SK Info. Cztery konie pracujące na co dzień z niepełnosprawnymi dziećmi w Zespole Szkół Specjalnych w Sosnowcu mają nareszcie gdzie pobiegać. Na terenie ogrodu polisensorycznego przy ulicy Ostrogórskiej powstało dla nich duże pastwisko. Pastwisko jest skarbem, ponieważ jest to zielona miska, która w środku Sosnowca jest trudno zdobywalna. Pasienie konia na uwięzie jest trudne, a tu można je po prostu wypuścić. Zdobędą sobie pożywienie w okresie, kiedy trawa jest soczysta i zielona. Nasze szkolne konie wykonują codziennie ogromną, ogromną pracę po to, żeby usprawniać nasze dzieci, po to, żeby one miały lżej w życiu, żeby sobie lepiej radziły, żeby lepiej funkcjonowały, żeby były fajnymi obywatelami. Przede wszystkim sprawnymi ludźmi. Pastwisko dla koni powstało dzięki pomocy finansowej Lasów Państwowych. Cieszymy się, że w ogóle mogliśmy pomóc. Komu innemu mamy pomagać, jak nie dzieciom, a szczególnie dzieciom, które zostały troszeczkę, powiedzmy, przez los poszkodowane i są tymi dziećmi troszkę trudniejszymi na co dzień. W sosnowieckim ogrodzie polisensorycznym pojawiły się też nowe krzewy i drzewa. Obsadzamy dzisiaj wspólnie, tu się przygotowałem i zaraz powiem, czym obsadzamy, a mianowicie 30 sztuk azalii, 3 tamaryszki, 3 perłkowce i 12 liliaków, to są bzy ozdobne. To ma też znaczenie, w szczególności jak mówimy o zapylaczach, o motylach, że wszystkie parki powinny mieć bardzo różnorodne te kwiaty, kwitnące w różnych momentach. Dlatego, że to jest bardzo ważne dla zapylaczy, dla motyli, żeby mogły żywić się przez cały rok w różnym momencie. A wszystko to robimy w ramach programu Święto Drzewa, do którego Państwa też zapraszam. Dzięki pomocy klubu Gaja posadzone zostały głównie gatunki ozdobne roślin pobudzających zmysły wzroku, węchu i dotyku, a także takie, które lubią owady zapylające. SK Info.